Dość kontrowersyjny naukowiec. Wielu go uwielbiało. Wielu go nienawidziło do szpiku kości. Wystrzelił Amerykanów w kosmos, choć hajlował ile wlezie wcześniej. Pod koniec II wojny światowej to rakiety V2 jego konstrukcji dewastowały Londyn czy Paryż. Werner von Braun spowodował, że Neil Armstrong zrobił mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Choć życie Wernera nie było zawsze takie doniosłe. Kiedy już było wiadomo, że tysiącletnia Rzesza nie jest znowuż taka tysiącletnia, że raczej w dość młodocianym wieku musiała już odejść, należący do SS na początku maja 1945 roku poddał się amerykańskim żołnierzom z 324 Pułku Piechoty, by już po miesiącu mieć na siebie wydany wyrok śmierci przez jego własne SS, ale też by się znaleźć na terenie Teksasu, gdzie jurysdykcja zbrodniczej organizacji nie sięgała. On sam się tam nie znalazł. Trafił tam w towarzystwie swoich bliskich współpracowników, a wszystko ze względu na jego talent. Syn Magnusa von Brauna, kiedy skończył lat 13, przeczytał Rakietą w przestrzeń międzyplanetarną Hermana Oberta, który był pionierem techniki rakietowej. Eksplorację zatem kosmosu miał zaszczepioną w głowie już w wieku młodzieńczym, co spowodowało między innymi, że kiedy otrzymał od mamy skromnych rozmiarów teleskop, to nie można było go już oderwać od obserwowania gwiazd czy księżyca. O ile wcześniej raczej nie był prymusem, tak teraz wziął się do roboty. W końcu musiał zrozumieć trudny język fizycznych wyliczeń. Do tego stopnia chciał poznać każdy detal, że niejednokrotnie wiedział więcej aniżeli nauczyciele prowadzący zajęcia. A nawet dochodziło do tego, że młody Werner sam prowadził dla swoich ziomków lekcje. Ze zdaną przedterminową maturą dostał się na uczelnię, gdzie wykładał wcześniej wspomniany Hermann Oberth. A że ten prowadził Towarzystwo Podróży Kosmicznych, nie powinno dziwić, że młody Werner do niego przystąpił. Obronił doktorat z inżynierii aeronautycznej w roku 1933 roku, czyli kiedy Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec. Tytuł jego pracy to projekt oraz teoretyczne i eksperymentalne podejście do problemu konstrukcji rakiet napędzanych paliwem ciekłym. Tylko niedługo jego praca cieszyła się tym tytułem. 25-letni dr von Braun został dyrektorem tajnej placówki w Peenemünde na wyspie Uznam. Badania tam wszakże prowadzono nad rakietami, stąd zmieniono tytuł jego pracy na niewiele mówiący tytuł o próbach spalania. Jak sam twierdził, nie zauważył narodzin nazizmu, choć po 5 latach tych samych nazistowskich przyśpiewek zapisał się do NSDAP. Podobno dla niego liczyły się tylko gwiazdy, choć Anglicy mawiali, że choć mierzył w gwiazdy, to trafiał w Londyn. W 1942 roku Werner pracował nad pociskiem rakietowym, który miał wyrwać z atmosfery ziemskiej i przedostać się w przestrzeń kosmiczną, a 3 października mu się ta nie lada sztuka udała. Jego rakieta A3 spodobała się wodzowi Rzeszy na tyle, że zmieniono nazwę rakiety na V2. Nazwa zaś bierze się od słowa Vergeltung, czyli od odwetu. Odtąd rakiety nie latały w kosmos, tylko w stolice europejskie. Technicznie były majstersztykiem. Militarnie były potwornie drogie. Od 7 września 1944 roku niszczyły Londyn czy Paryż przez 5 miesięcy, pozbawiając co prawda życia ponad 9 tysięcy cywilów, lecz nie zmieniając przebiegu wojny. Kiedy alianci zaczęli bombardować Peenemünde, produkcję rakiet przeniesiono do podziemnego obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora. Podczas tworzenia obozu zginęło ponad 12 tysięcy więźniów. Pytany o to Braun zarzekał się, że nigdy nie chciałby jego rakiety służyły niszczeniu ludzkości, tylko żeby wyniosły ludzkość w kierunku gwiazd. Po wojnie na amerykańskiej ziemi powtarzał zawsze, że skrycie marzył o tym, by III Rzesza padła jak najszybciej. Kiedy Berlin kapituluje ku uciesze wielu, to jednak na Pacyfiku dalej Japonia szalała, a już zapowiadały się konflikty ze Związkiem Sowieckim czy Koreą. W
tym czasie von Braun nie był zajęty pracą w pocie czoła dla NASA na potrzeby ludzkości, tylko ponownie zaprzęgnięto go do roboty nad militarnym udoskonaleniem jego rakiet V-2. Przeniesiono go do Huntsville w Alabamie, gdzie otrzymał wyjątkowo ważną misję. Wynikiem jego prac miała być rakieta zdolna wynieść ładunek nuklearny na orbitę okołoziemską. A że Niemiec zabrał się poważnie do pracy, to skonstruował rakietę Redstone, która jest pierwszym pociskiem, któremu udaje się ta trudna sztuka. Jednak Wernerowi wciąż marzy się podbój gwiazd, o ile nie ich przynajmniej odwiedzenie. Kiedy w 1957 roku Sowieci umieścili na orbicie okołoziemskiej Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę, to w Ameryce zawrzało. Jak to się stało, że zacofany technologicznie Związek Sowiecki zdołał wykonać tak przełomowy w dziejach ludzkości krok? Reakcja rządu Stanów Zjednoczonych była tylko jedna. Nagle pojawiło się od groma funduszy po to, by zrealizować tylko jeden cel – eksplorować kosmos, i to najchętniej natychmiast. To dzięki tym właśnie funduszom powstaje NASA. I tak się składa, że ośrodek w Alabamie, gdzie pracuje Werner, staje się z dnia na dzień centrum lotów kosmicznych imienia generała George'a Marshalla. Zaś zarządzającym i głównym pociągającym za wszystkie sznurki staje się były SS-man Werner von Braun. Ten usiłował przekonać ze wszelkich sił rząd Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 50. XX wieku, że muszą wystrzelić ludzi na Księżyc, że jest to bardziej możliwe niż można sądzić i że to on może załatwić. Zaczął pisać bogato ilustrowane, pobudzające wyobraźnię artykuły. Wystąpił nawet w telewizji, dając jasny przekaz, że kosmos jest autentycznie na wyciągnięcie ręki. Społeczeństwo amerykańskie kupiło jego wizję łatwego lądowania na Księżycu. Rozpętał kosmiczną gorączkę. Rok 1953 to rok pojawienia się jego książki zatytułowanej Projekt Mars, gdzie ukazał, jak to on sobie wyobraża, 3-letnią podróż na czerwoną planetę. 9 lat później, w 1962 roku, prezydent Kennedy kupił jego pomysł. Jego pamiętne słowa: polecimy na Księżyc jeszcze w tej dekadzie, nie dlatego, że jest to łatwe, ale dlatego, że jest to trudne. Te słowa świadczyły o tym, że Kennedy był święcie przekonany, że rakieta Wernera von Brauna podoła swojej misji, i prezydent Kennedy się nie pomylił. Ktokolwiek, kto przebiegł 100 metrów, domyśla się, jak wielka musi być rakieta mierząca 110 metrów. W 1969 roku, 16 lipca, z przylądka Canaveral ważąca 30 ton rakieta Saturn V z kapsułą Apollo 11 z Neilem Armstrongiem, Buzzem Aldrinem i Michaelem Collinsem na pokładzie ruszyła w swój pamiętny kosmiczny rejs. Werner był bohaterem narodowym. Gazety pisały, że czas nadszedł, by zabrać ludzkość na powierzchnię czerwonej planety. Tylko że polityka pokrzyżowały wszelkie plany. Von Braun został wicedyrektorem NASA do spraw planowania, ale środki już przekazywane nie były gigantyczne. Kosmiczna żądza zgasła. Kran z pieniędzmi zakręcono. Odwiedzenie Marsa zawieszono na kołku. Braun odszedł z NASA i rzucił się w sektor prywatny. W czasach, kiedy chęć podboju Marsa powraca, naukowcy sięgają po opracowania Brauna na właśnie ten temat, które przygotował pół wieku temu. Kiedy zmarł w 1977, prezydent Jimmy Carter powiedział, że jego dzieło przyniosło korzyści nie tylko amerykańskiemu narodowi, ale ludziom na całym świecie. Tylko nie sądzę, by bombardowana ludność Londynu czy Paryża, czy tym bardziej więźniowie obozu Mittelbau-Dora, mieli ochoczo podpisać się pod tymi słowami. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało NASA von Brauna. No i cóż, jak się podobało, dajcie kciuki w górę. Jeżeli się nie podobało, dajcie kciuki w dół. A jeżeli wam się średnio podobało, to rzućcie tematem na kolejny film. A tak a propos rzucania tematów do kolejnego filmu, Discord, link jest pod filmem, to wejdźcie na Discorda i sobie pogadamy, jakie następne filmy by porobić. A jeśli chcecie napisać maila, to jest w zakładce informacje. Dzięki bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, dokąd swoją rakietę by chciał wystrzelić. No i wpadnijcie na drugi kanał, Fakty na Wynos zapraszają. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam. Ah.
to Fairbanks. I'll just